Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Siedzę właśnie przed stołem, mam tutaj rozłożone wszystkie kosmetyki do makijażu i jak widzicie po tytule, dzisiaj pokażę Wam, jak wykonałam ten właśnie oto makijaż. To jest makijaż, który widzieliście jakiś czas temu w jednym z moich filmów. Miałam wtedy włosy upięte do góry, taką białą koszulę i dostałam od Was masę komplementów, że ten makijaż bardzo Wam się podoba, czy mogłabym go odtworzyć, czy mogłabym o nim trochę więcej opowiedzieć, że chciałybyście się zainspirować i stwierdziłam, że w sumie jest to bardzo dobry pomysł. Mogę dla Was wykonać ten makijaż, a przynajmniej go odtworzyć, pokazać Wam przy okazji produkty, które użyłam, no i zobaczycie co i jak. Także słuchajcie, zabieramy się od razu do roboty. Przypominam również, że ja nie jestem profesjonalną makijażystką. To jest totalnie, absolutnie amatorski makijaż, ale być może prosty, łatwy w obsłudze, nic skomplikowanego. Przypadnie Wam do gustu i też będziecie same potrafiły go sobie wykonać. Właśnie na jakieś takie letnie, wieczorne wyjścia, być może w ciągu dnia, kto wie, to już wszystko zależy od Was. Zaczynamy! Zaczynam makijaż od nałożenia kremu CC z Chanel. Ten krem pokazywałam Wam już w jednym z moich ostatnich vlogów. Ma odcień 30 beige i to jest kolejna próbka, którą posiadam. Jestem w nim absolutnie zakochana i myślę, że kupię go sobie ponownie. Oczywiście nakładam go palcami, żeby było szybciej, bardzo ładnie się rozprowadza, nie ma z tym żadnego problemu. I teraz przechodzę do nałożenia korektora. Jest to korektor marki Eisenberg w odcieniu 02 i aplikuję go w okolicy oczu przy pomocy gąbeczki Mini Beauty Blender. Następnie aplikuję odrobinę transparentnego pudru HD od marki Eveline w okolicy oczu, w okolicy lwiej zmarszczki oraz bróst wargowo-nosowych i do tego celu stosuję taki mały pędzelek od Hakuro. I do wykończenia makijażu, jeśli chodzi o moją skórę, będzie mi potrzebny puder Estée Lauder Double Wear Stay in Place Matte Powder i ja posiadam w odcieniu 3N1. Nakładam go dużym puchowym pędzlem do pudru marki Nancy. Odrobina konturowania i w tym celu znowu sięgam po Estée Lauder Bronze Goddess, czyli Matte and Glow Bronzing Trio. Ostatnio to trio pojawiło się właśnie w ofercie letniej marki Estée Lauder. Mieszam ze sobą trzy kolory i aplikuję na moje kości policzkowe, troszeczkę na nos, brodę i do tego celu służy mi pędzel, właśnie taki do konturowania od Estée Lauder do bronzera. I żeby nie było tak za brązowo, za smutnie, odrobina różu w przepięknym kolorze 210 Pink Tease od Estée Lauder. I w tym celu stosuję kolejny pędzel od Hakuro numer H14. Przechodzimy teraz do makijażu oczu, a dokładnie makijażu powiek. I tutaj służy mi paletka od Estée Lauder z limitowanej edycji, ale być może kolory, które Wam pokażę, zainspirują Was z innych paletek, które u siebie posiadacie, ewentualnie jakichś pojedynczych cieni. Nakładam, już Wam mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć odcieni, zaczynając od błyszczącego brązowego, który aplikuję na całą górną powiekę. W zewnętrznych kącikach dodaję też odrobinę pięknego brokatowego złota. A następnie przechodzę do blendowania zewnętrznego kącika oka przy pomocy brązowego, jasnego, matowego cienia. I ten cień nakładam również na długości całej dolnej powieki przy linii rzęs. Baby,
Teraz czas na kreskę, bardzo delikatną, tylko do połowy oka, na górnej i na dolnej powiece i w tym celu stosuję ciemny, matowy, brązowy cień. I na zakończenie, jeśli chodzi o oczy, stosuję kredkę od Estée Lauder Double Wear w przepięknym burgundowym odcieniu, która również była w edycji limitowanej. Mam nadzieję, że jest ona dostępna w sprzedaży. Nie zapominam również o rozświetlaczu, ostatnio też moim ulubionym, ukochanym, już Wam o nim opowiadałam. Jest to rozświetlacz od Estée Lauder Bronze Goddess numer 02 Solar Crush. Nakładam go na kości tutaj policzkowe, odrobinę pod łukiem brwiowym, na nos oraz na łuk kupidyna. Przechodzę teraz do zrobienia moich brwi i tutaj stosuję cień, który już wielokrotnie Wam pokazywałam, marki Inglot. Nakładam go na całej długości moich brwi, a następnie wyczesuję brwi przy pomocy takiej bezbarwnej odżywki, maskary do rzęs, takiego bezbarwnego żelu od marki Essence. Teraz zostało mi tylko wytuszować rzęsy. Na początek robię to przy pomocy maskary od marki Orfika, którą ładnie wyciągam moje górne i dolne rzęsy, a następnie aplikuję, żeby był jeszcze taki bardziej dramatyczny wieczorowy look, moją ukochaną maskarę od Estée Lauder. Wy już ją doskonale znacie. Wisienka na torcie to oczywiście usta i w tym celu stosuję Fenty Beauty. Jest to taki balsam w odcieniu 01 z drobinkami, przepięknie wygląda w słońcu, nawet w takim, wiecie, wieczorowym słońcu, kiedy mamy golden hour, wygląda cudownie na ustach. I to by było tyle. Jeszcze tylko delikatne poprawki przy użyciu dużego puchatego pędzla, gdzieś jeśli coś mi się obsypało. Wymiatam, blenduję dokładnie ze sobą róż, bronzer, rozświetlacz i gotowe.